Kolejna firma zawija swoją działalność i przenosi się do Chin. 400 osób może stracić pracę. Już dzisiaj mówi się o przyczynach, no właśnie, o poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego firmy uciekają z Polski, wolą prowadzić swój biznes gdzie indziej. Jakie straty wreszcie poniesie polska gospodarka? Dzisiaj sprawdzam. Do tej mapy zawierającej listę zwolnień i likwidacji biznesu w Polsce dochodzą kolejne pozycje. Poza Pocztą Polską są wielkie fabryki opon samochodowych, firmy odzieżowe, meblowe. Wszystkie albo redukują zatrudnienie, albo przenoszą się za granicę, gdzie produkcja jest znacznie tańsza. A pracę tracą Polacy. Teraz kolejne 400 osób w firmie ABB, a sama firma ucieka do Chin. W Aleksandrowie Łódzkim rozegrał się prawdziwy dramat. W momencie ogłoszenia decyzji o likwidacji wezwano nawet karetkę pogotowia. Przedsiębiorcy w tych inwestycjach CPK, elektrownie jądrowe i inne, 50-60% miało być wkładu pracy i różnych produktów polskich przedsiębiorstw. I one, mając taki anons, że będzie to się likwiduje, to one nie będą utrzymywały właśnie w gotowości pracowników, zasoby, aktywa. I to właśnie jest bezpośrednia przyczyna. ABB z siedzibą w Curychu to producent silników niskich napięć. Bardzo ważny dla polskiej gospodarki. Producenci części i podzespołów dedykowanych pojazdom elektrycznym stają się bardzo ważni. Zdaniem minister klimatu i środowiska Pauliny Henning-Kloski firmy uciekają z Polski do krajów niskoemisyjnych. Z Polski firmy uciekają dzisiaj głównie przez to, że mamy najbardziej emisyjną gospodarkę w Europie, a firmy chcą już przechodzić na czystą energię. To nieprawda. ABB swoją produkcję przenosi do Chin. Powód? Oficjalnie to zmieniająca się dynamika rynku oraz sytuacja geopolityczna. Nieoficjalnie zbyt wysokie koszty produkcji i horrendalne ceny prądu w Polsce. Zamknięcie zakładu produkującego silniki, choć niekoniecznie ten zakład musiał akurat dla branży motoryzacyjnej dostarczać podzespoły, jest bardzo złym sygnałem, dlatego że to jest kolejna informacja, która mówi o tym, że szczególnie energia i jej ceny, dostępność i to, czy ona jest zielona, staje się dla przemysłu szeroko pojętego bardzo istotna. A przyczyną wysokich cen są regulacje energetyczne i unijne, i polskie. My mamy obecnie tragiczną sytuację, jeśli chodzi o Europę, może nawet szerzej Stany Zjednoczone również, w porównaniu z tym potężnym kolosem ekonomicznym, jakim są Chiny, gdzie została przeniesiona tak naprawdę produkcja. Koszt energii w porównaniu z tą resztą świata drastycznie rośnie. I dlatego w wielu firmach w Polsce trwają zwolnienia. Także wśród pracowników Poczty Polskiej mówi się o rekordowych wypowiedzeniach. Pracę straci nawet 10 tysięcy osób. Za te marne pieniądze, czy nawet niegodne pieniądze, będziemy musieli więcej pracować. Więc atmosfera jest fatalna, pracownicy domagają się radykalnych działań i takie działania będą podejmowane. Pocztowcy zapowiadają protesty. Kolejne. Jutro strajk ostrzegawczy. Przerwa w pracy pomiędzy godziną 8 a 10. Ponadto przed budynkiem Poczty Głównej w Warszawie odbędzie się pikieta. Edyta Hołdyńska, Telewizja Republika.